A może to była kara Boża i dziękować za to. I nie zastanawiać się, za jakie grzechy. Bo jeden, chociażby jeden każdy z nas ma. I może być śmiertelny. I może być, że wystarczy, żeby 7 lat leżeć w łożu. I żyć tylko i wyłącznie z dobroci innych. Gdyby nie mieli wobec nas cierpliwości, możliwości, miłości katolickiej. Dawno cierpienie, choroba skończyłaby się, ludzie by nie wytrzymali. Że ktoś może 7 lat leżeć w łożu i rodzina już nie odwiedza, nie pamięta. Ja wśród nich byłem też, nie dlatego, że nie pamiętałem. Stąd dzisiaj to słowo jest, którego z pewnością zabraknie na pogrzebie w sobotę. Zabraknie też pewnie innych rzeczy, jakich. Ciocia rodziła się 32 rok. Na jakiej mszy świętej przyjmowała pierwszą komunię świętą? Na jaką mszę świętą prowadzili ją rodzice? Stanisława i Józef, ciotki wkoło, rodzina. Przez ponad 30 lat. 32 rocznik, msza święta w rycie rzymskim zostaje skasowana, zamieniona 69-70 rok. Ponad 30 lat ciocia zna katolicką mszę. I nie jest teologiem, jest prostą kobietą. Nie wiem, w szkole się uczyła dobrze. A nie wiem, po podstawówce może jakieś kursy skończyła. Pracowała zawodowo, krótko potem w domu. Przy trójce dzieci, jedno dziecko, nie pamiętam, czy umarło, jedno urodziło się z jakąś, czy zachorowało krótko po urodzeniu. I chorowało całe życie, żyje do dzisiaj, ale jakoś tam, kiedyś by się powiedziało inwalida dzisiaj, no inwalida. Na pogrzebie cioci nie będzie mszy świętej jej urodzenia i pierwszej komunii świętej. Będzie nowa msza. Ciocia należała także do tych członków rodziny, który nigdy nie powiedział o tym, że coś mu nie spasowało w 70-tych latach, kiedy przyszła nowa msza. Jednak cała jej duchowość płynęła z katolickiej wiary, z obowiązku życia dla Boga, bo się Boga kocha i ze względu na kochanie Boga należy kochać bliźnich, być dobrym dla bliźnich. Ciocia przynależa do osób takich, które nie skrzywdziłyby nikogo. No, takie osoby są bardzo podatne na to, żeby dać się krzywdzić innym na różny sposób. Może być choćby własny mąż był. Dać po sobie jechać, dać się skrzywdzić. Później się chce świętością rekompensować grzech, że pozwoliło się komuś na grzech. Ciocia była z tego gatunku ludzi. W związku z czym nie narzekała na nową mszę, ale żyła na sposób katolika, dla Boga i dla ludzi, żeby dobroczynić każde możliwe i co najważniejsze nie ukrzywdzić, żeby ktoś z mego powodu nie miał krzywdy. Miała kiedy przemyśliwać swoje życie, jeżeli świadomość była długie 7-8 lat. Istotne, przyjdzie ciocie chować. Będą chować na nowej mszy. Bo w rodzinie oprócz mnie nie ma nikogo, kto by przy mszy świętej w rycie rzymskim stał. Syn cioci, najmłodszy,
parę lat temu, kiedy mieliśmy domowy zjazd z rodziny Szymczaków. Czcigodny pan instant organizował, jako owoc tego zjazdu pisał list do pana. Nie wiem, czy to pamiętacie, jeszcze z Wronickie kiedyś to odczytywałem. Kilka napisał takich głupawych listów, w których insynuował dziwne rzeczy. Pytanie, czy to wziął sam siebie, czy go jakieś służby dopadły. Chciał wyraźnie zaatakować, żeby pan Czcigodny instant nie stał przy księdzu. Zostawmy go, bo wszyscy wiemy, jak to się skończy. Dzisiaj przychodzi temu człowiekowi, mojemu kuzynowi, mierzyć się ze śmiercią, z pogrzebem swojej matki. Nie pochowają matki na mszy, która była jej mszą przez 30 lat. Oczywiście ciocia nie odpowiada za to, co się wydarzyło jako zamiana mszy, ale stosunek tak, według wiedzy i świadomości. I tamto pokolenie mogło mieć inne, obecne inne, winno byłoby mieć. Co się stało ze strukturą Kościoła? Co się stało z mszą świętą? Ukradziono nam mszę. Kto to uczynił? Hierarchowie Kościoła. Tego też nie powiedzą na pogrzebie cioci. Że msza, która się odprawia, pogrzebowa, nie jest katolicką mszą. Jest mszą, która w Kościele zaistniała na skutek spisku Soboru Watykańskiego II i spisków posoborowych, które doprowadziły do zamiany dobrego pieniądza złym pieniądzem. W Ostrowie jest zwyczaj, to jest diecezja kalicka, że jak ktoś umrze, to z tytułu śmierci ludzie zamawiają mszę. Za ciocię zamówią pewnie kupę nowych mszy. Do mnie nikt nie przyjdzie, prawdopodobnie. Ważne jest, że jest msza, będzie msza święta za cioci. Czy ksiądz o tym powie? Pewnie nie. Jeszcze o ważnej rzeczy nawet nie napomkną. Że ci, którzy do kościoła przyjdą na pogrzeb, będzie trumna. Wejdą do kościoła Najświętszej Maryi Panny, Ostrów Wielkopolski. A komunii tam na rękę nie rozdaje się i na stojąco od czasu pandemii. W wyniku komunii świętej, z nieświętej mszy. Pan Jezus, jeśli konsekrowany ważnie, to Pan Jezus nie jest mniej godziwy z niegodziwej mszy. Na podłodze, na posadzce kościoła muszą być obecne techniczne określenie partykuły, cząstki Pana Jezusa, które zostają z tego tytułu, że ktoś przyjmuje na ręce, a potem i gdzieś partykuły są. I zarówno w Kościele Najświętszej Maryi Panny, Ostrów Wielkopolski, jak i w Sanktuarium Gieczwałdzie, gdzie ksiądz Sztelin przyprowadzi w najbliższą sobotę i kapłani kapłańskiego bractwa wiernych z pielgrzymką coroczną, muszą być obecne partykuły. Siostra cioci młodsza potrafiła zawsze odpyszczyć, odpyskować, nawet przekleństwami rzucać mięsem. W mamy firmie pracowała, to tam nieraz słyszeliśmy, jak ciocia ta nie. Znosiła cierpliwie zawsze cierpienia, w cichości. Bogu dzięki, że za ciocię będzie katolicka msza. Chociaż na tyle sobie zasłużyła. Daj Boże, ktoś z rodziny na niej będzie. Ty myśl już dzisiaj, jak twoja śmierć, jak twój pogrzeb, jak będą twoi bliscy, kiedy przyjdzie twoja śmierć. Pan Bóg da, że będzie nas się chować po katolicku, katolicki ksiądz na katolickiej mszy. Inaczej właściwie pogrzeb winien był nas smucić jeszcze bardziej niż śmierć.
Człowiek, który się urodził w wierze, musi umrzeć. Umrze. Nowej mszy nie musi być. A jak jest, wcale nikt nie musi na niej być. Na nową mszę się po prostu nie chodzi. Bo to nie katolicka msza. Jakby to rozumieli najbliżsi cioci, nie zaprowadziliby trumny, gdzie jest nowa msza, mimo że przez wiele, wiele lat chodziła na nią ciocia Maria. Nie wiedziała, co to Sobór Watykański II był. Jaki to smród. I posoborowie, jaki to smród. Posoborowi, posoborowcy, którzy będziecie chować tę biedną kobietę. Kapłani z Kościoła Najświętszej Maryi Panny. Biada wam. I rodzinie, która wiedziała o moim zmaganiu i wie, ale nie zwrócą się do księdza Michała. Nawet wiadomości nie dadzą bezpośrednie, że matka umarła, bo daleko im.